Kamil Stok, zdobywca 2 złotych medali olimpijskich, skakał w Soczi w kombinezonie, który uszyła Marcelina Hula. Bardzo się z tego cieszę, że mogłam mieć małą cząstkę w tym sukcesie. Prywatnie żona skoczka Stefana Huli, a oficjalnie właścicielka firmy Hooligans, szyjącej kombinezony dla polskiej kadry skoczków i magister inżynier włókiennictwa po Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Pierwsze zawody oglądam z córeczką, drugie już z rodziną Stefcia. No Stefka niestety nie było, bo był na zawodach, ale myślę, że cieszymy się tak samo mocno z tego złota pierwszego i drugiego. Nazwa Hooligans pochodzi oczywiście od nazwiska. Szyciem kombinezonów pani Marcelina wraz z mężem zajęli się kilka miesięcy temu, trochę z przypadku. Geneza powstania jest dość krótka. Po prostu pod koniec zeszłego zimowego sezonu wspólnie w zasadzie z całą kadrą się spotkaliśmy i omawiane były wszystkie kwestie, w zasadzie cały sezon. I gdzieś na początku tego sezonu właśnie kombinezony zawiodły i padł po prostu taki pomysł, żebym spróbowała swoich sił w tym wszystkim. No i bardzo w tym wszystkim motywował mnie mąż. Materiał do produkcji kombinezonów musi mieć specjalny certyfikat. Produkują go tylko 2 firmy na świecie. Jest to materiał, w zasadzie kompozyt, dość specyficzny, rozciągliwy. Jest to gąbka pokryta 2 warstwami dzianiny o grubości mniej więcej 5 milimetrów. Jeden kombinezon wystarcza na kilkanaście skoków. Potem po okresie ekstremalnych naprężeń traci swoje właściwości. Na sezon potrzebnych jest kilka kombinezonów. W zasadzie najważniejsze, najbardziej się sprawdzają te, które są jakby na świeżo uszyte, które właśnie mają tą przepuszczalność cały czas taką samą przez te kilka pierwszych skoków. Kombinezony wytrzymują tak około 20-30 skoków na zawodach, więc żeby były cały czas dobre kombinezony i już ten materiał się po prostu nie tracił tych najlepszych właściwości, trzeba je wymieniać dość często. Do produkcji kombinezonów nie używa się zwykłych maszyn do szycia, bo nie można na nich uniknąć naciągania materiału. Są przepisy, które regulują wymiary. Luzu może być 2 cm, no i trzeba tego bardzo pilnować, żeby właśnie nie była później dyskwalifikacja zawodnika. To bardzo precyzyjne krawiectwo, wymagające znajomości zarówno reguł zawodu, jak i doskonałego przygotowania materiałoznawczego. Najpierw pobiera się miarę, bardzo dokładną, aby te pomiary wszystkie, które są sprawdzane później, się zgadzały. Po czym robi się formę, wycina się materiał sprowadzany ze Szwajcarii ze specjalnym certyfikatem i zszywa. Marcelina Hula nabrała już wprawy w szyciu kombinezonów, wprowadziła też kilka własnych pomysłów. Bardzo pomaga jej codzienny kontakt z klientami, czyli skoczkami z polskiej kadry. Z chłopakami z kadry mam bardzo dobry kontakt. Jeśli tylko są tutaj na treningach w Szczyrku czy w Wiśle, to dość często przyjeżdżają, nawet tak bardziej towarzysko, ale też jeśli chodzi o jakieś poprawki, to jak najbardziej. Marcelina Hula szyje także kombinezony dla skoczków ukraińskich, słowackich i czeskich. Kiedy Stefan Hula jest w domu, pomaga żonie w produkcji kombinezonu, ale ponieważ sam jest skoczkiem, częściej bywa poza domem. No jest to bardzo ciekawe życie u bogu sportowca, mimo że nie ma go długo, ale rekompensuje, jak wraca. Dopiero teraz utrzymał, no i proszę, no i brawo, i jest daleko, i w końcu ten gest triumfujący Stefana Huli.